Boże. Szyngosza. Witamy ojca Jerzego Wilka, misjonarza z Madagaskaru. Jaka była ojca droga do tego kraju wyspiarskiego? Nasz zakon, zakonnicy Kamilianów, w którym ja jestem, to 7 lat formacji. Ja do tego zakonu wstąpiłem zaraz po liceum w roku 1990 i wstąpiłem do nowicjatu. Po roku w naszym zakonie przyjmuje się habit zakonny i decyduje się, czy się chce być ojcem, czy bratem zakonnym. Ja wybrałem drogę kapłańską i podjąłem studia w seminarium archidiecezjalnym archidiecezji warszawskiej na Bielanach i w czasie studiów, gdy pomagałem kapelanowi w szpitalu dziecięcym tutaj w Warszawie, w Dziekanowie, podjąłem decyzję wyjazdu na misję pomocy ludziom chorym w krajach trzeciego świata. W ogóle Kamilianie zajmują się opieką medyczną. My jako Kamilianie składamy 4 śluby zakonne. Jest to ślub czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i taki specyficzny 4. ślub zakonny, służba chorym nawet z narażeniem własnego życia. Więc składając śluby wieczyste w roku 1996 podjąłem decyzję wyjazdu na Madagaskar. Otrzymałem zgodę ojca prowincjała i poświęcenia diakonatu. Wyjechałem najpierw na kurs języka francuskiego do Paryża, a poświęcenia kapłańskich na 9-miesięczną praktykę do Paryża, do pracy w szpitalu. I co było tym głównym zadaniem księdza na Madagaskarze? Ja na Madagaskarze należę do wspólnoty, również do wspólnoty zakonnej, gdzie jest nas 4 kapłanów z Polski. I jest to misja polska. Jest to misja polska, misja prowincji polskiej. I misja ta istnieje od 21 grudnia roku 1980, więc jak można sobie policzyć, mamy w tym roku równe 30 lat istnienia na Madagaskarze. I czym możecie się poszczycić po tych 30 latach pracy? Czym się możemy poszczycić po 30 latach pracy? Tam w Fianarantsoa, w miejscowości oddalonej prawie 420 km od stolicy na południe, dla diecezji pracujemy w wiosce Trendowaty, w szpitalu, pracujemy również w klinice diecezjalnej i prowadzimy aptekę. Każdy z nas, jest nas 4, jak wspomniałem, plus mam jednego kapłana, jedno powołanie już miejscowe, ojca Alberta. Każdy z nas pracuje w każdym dziele, które zainicjowaliśmy. Więc nie możemy powiedzieć u nas, że ja jestem odpowiedzialny za szpital, inny jest za wioskę Trendowaty. Po prostu my się uzupełniamy, jakie są potrzeby w danym dniu. Ja pracowałem w szpitalu, jak wspomniałem, przez 8 lat. Szpital wojewódzki, w którym my jako Kamilianie pracujemy. To szpital, który pomieści ponad 400 łóżek. Jest tu 17 oddziałów. Każdy oddział to osobny budynek. Są one rozrzucone na dość dużym obszarze, gdzie codziennie idąc do chorych, my jako misjonarze musimy mieć świadomość, że idziemy nie tylko do katolików, bo my jako misjonarze, jako ci, którzy służą drugiemu człowiekowi, idziemy również do protestantów, do muzułmanów, wyznawców innej religii czy sekt, bo my musimy mieć świadomość, że nie tylko katolicy potrzebują tego wsparcia duchowego, jak i materialnego. Czy w zgromadzeniu są ludzie o przygotowaniu medycznym? Tak, w naszym zakonie, na naszej misji, ojcowie, którzy zakładali tą misję, ojciec Stefan i ojciec Zbyszek, są po studiach medycyny, kursie medycyny tropikalnej w Antwerpii, w Belgii i mają ukończony podstawowy kurs pielęgniarstwa, gdzie niestety w warunkach, które panują na Madagaskarze, misjonarze
nie wykonują swoich obowiązków jako lekarze czy pielęgniarki. Jest to spowodowane sytuacją polityczną ze względu na to, że pan minister, który mianuje danych lekarzy, pielęgniarki czy pielęgniarzy, on konfliktował działanie misji. Po prostu misjonarzy wysyłał jako lekarze czy pielęgniarzy w regiony, gdzie misja nie miała swoich zakonników, nie miała swoich placówek. I na tej podstawie biskupi napisali dokument, że misjonarze mogą wykonywać obowiązki pielęgniarskie czy lekarskie, ale w przychodniach czy szpitalach diecezjalnych. Czyli można zrozumieć, że personel jest miejscowy medyczny? Cały personel medyczny, z którymi my mamy do czynienia, jest personelem świeckim i jest personelem miejscowym. Wobec tego jest lekarzy, pielęgniarek. Jak to wygląda? W naszym szpitalu, w miejscowości, w której ja pracuję, jest około 1000 personelu medycznego. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile jest lekarzy, ile jest pielęgniarek, którzy non stop są na usługi nie tylko szpitala, ale również przychodni, które współpracują ze szpitalem. My jako kapelani współpracujemy z kapelanią protestancką, luteriańską, więc do tego dochodzą spotkania ekumeniczne na terenie szpitala. W jakiej części Madagaskaru macie swoją misję? Nasza misja na Madagaskarze znajduje się w południowej części Madagaskaru. 420 km od stolicy, jak już mówiłem wcześniej. O jakich schorzeniach przybywają pacjenci? Pacjenci w naszym szpitalu przybywają o różne schorzenia. Są to zawały, są to wylewy, gdzie możemy również powiedzieć, że ja w swojej krótkiej, 8-letniej praktyce misjonarskiej na Madagaskarze miałem do czynienia i z cholerą, i z gruźlicą, i z trądem, i z malarią. Także oprócz tych schorzeń, które można spotkać w Europie, są te schorzenia typowe dla schorzeń trzeciego świata. Są jakieś ślady po działalności ojca Bejzyna? Bo wiadomo, że się zajmował trendowatymi i tym sobie właściwie zasłużył na niebo. Ja powiem, jeżeli chodzi o ojca Jana Bejzyna, my mamy ten zaszczyt jako Polacy, mieszkający w Janaransuła, że pozostałości po ojcu Bejzymie są oddalone dokładnie 7 km od naszej miejscowości. Jest cała wioska, którą wybudował ojciec Jan Bejzyn. Do dzisiaj jest zachowany szpital, do dzisiaj jest jego grobowiec. Na terenie szpitala pracują siostry ze zgromadzenia sióstr świętego Józefa z Kliny oraz ojcowie jezuici. My, jako kamilianie, mamy również wioskę Trendowaty, z drugiej strony Fianarantsuły, w której są mieszkają mieszkańcy, którzy już są po części zaleczeni. Widać u nich pozostałości po trądzie, po amputacjach, a mieszkają wraz ze swoimi rodzinami. Czyli nie ma tak zwanych obozów dla chorych na trąd? Nie, na Madagaskarze nie ma izolacji od trądu. Na Madagaskarze liczy się rodzina i ta rodzina jest taką podstawą utrzymania osoby chorej. Można to zobaczyć w szpitalu czy w wiosce trendowatych. Wioska, w której my pracujemy, wioska Ilena, to 28 rodzin. I każdy dotknięty trądem? I można powiedzieć, każdy w tej rodzinie i nie wszyscy. Załóżmy ojciec, czy matka, czy babcia była dotknięta trądem. Widzi się człowieka bez ręki, człowieka bez nogi, człowieka bez ucha, czy bez nosa. I rodziny, która się nim zajmuje, która się nim opiekuje. Na terenie naszej wioski mieszka 28 rodzin, czy możemy powiedzieć 28 trendowatych, wraz z rodzinami, a w sumie mieszka 306 osób. I na terenie naszej wioski można zobaczyć kościół, gdzie codziennie jeden z naszych ojców dojeżdża. Jest przychodnia, gdzie codziennie wykonuje się około 30 opatrunków. Czy one nadal nazywają się leprozoria?
Czy już ogólne nazwy są przyjęte? Bo za czasów ojca Bejzyma to chyba tak... Za czasów ojca Bejzyma mówiono się leprozoria. Leprozoria, słowo leprozoria zostało do dzisiaj. Mówi się do dzisiaj już o wioskach trędowatych jako o miejscu, gdzie są chorzy na trąd. A niedawno, bo w tamtym roku słyszałem, że Ministerstwo Zdrowia chciało zmienić nazwę z leprozorii na wioski socjalno-rehabilitacyjne. Mówiąc, że to ładnie brzmi. Sprzeciwiły się temu po części organizacji, które pomagają właśnie trędowatym, jako organizacja Raufolero czy inne, że osoba trędowata jest trędowatą, że nie możemy mówić, że ona jest rehabilitowana, czy ona będzie, ktoś będzie się nią opiekował. Ona jest nadal trędowatą. Czy stopień zarażenia się tą chorobą się zmniejszy? Wszystko zależy od przestrzegania higieny, od podejścia człowiek, moim zdaniem, tylko dlatego, że zarażenie trądem jest takie samo, jak było kiedyś. Jest to brud, są to rany otwarte, są to gnijące ciała, gdzie w miastach możemy powiedzieć, że ludzi trędowatych nie widać. Jest to higiena, jest to przestrzeganie pewnych zasad, pewnej kultury. W buszu, w wioskach o tym się mówi trochę mniej. To jest widoczne tak, jak było kiedyś. Są regiony, gdzie do dzisiaj mógłbym powiedzieć, że biały człowiek nie dotarł. Więc nie ma tej świadomości jeszcze pełnej cywilizacji, kultury, higieny, tego przygotowania medycznego w niektórych regionach Madagaskaru. I tam najbardziej szerzy się trąd. I tam szerzą się wszystkie choroby trzeciego świata, o których się, można powiedzieć, nawet nie mówi w XXI wieku. Malaria, cholera, dżuma, trąd, gruźlica, gdzie chorzy przychodzą do szpitala w ciężkim stanie. Wyglądała, czym teraz się ksiądz zajmuje? Moja praca jak nomad w Madagaskarze na naszej misji w Fianarantsoa wyglądała tak, że przez 8 lat byłem kapelanem szpitala. Szpitala wojewódzkiego, obecnie szpitala uniwersyteckiego. A dzisiaj znowu jestem w Polsce, bo dokładnie 3 lata temu nasz ojciec prowincjał zaproponował mi stworzenie sekretariatu misyjnego w naszym zakonie tutaj w Polsce, aby stworzyć jednostkę, która będzie odpowiedzialna za misję, za utrzymanie misji. I ja tą propozycję przyjąłem i od 3 lat jestem odpowiedzialnym za sekretariat misyjny w naszym zakonie. Utrzymuję misję. Polega to na tym, że głoszę kazania o naszej misji, gdzie spotykam się z różnego rodzaju organizacjami, fundacjami, które chcą pomóc naszej misji. Również wykładam prelekcje, prowadzę spotkania z młodzieżą, z różnego rodzaju grupami ludzi, którzy chcą pomagać misjonarzom. I na stan dzisiejszy myślę, że to, co czynię dobrze. Ilu obecnie pracuje ojców na Madagaskarze? Dzisiaj obecnie pracuje 3 ojców z Polski i 1 powołanie miejscowe. I w seminarium szykuje się 1 kleryk, który w przyszłości wyjedzie na Madagaskar. W ogóle gratuluję tego rodzinnego powołania. I życzę w kolejnych latach jeszcze więcej. Zobacz. Dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy 4 młodych kleryków miejscowych, którzy są, studiują i są tak jak my, jako zakonnicy, nieść pomoc ludziom chorym. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i życzę owocnej pracy tutaj na zapleczu, a w przyszłości na Madagaskarze.